Prawdę mówiąc, wynik można podać bez jakichkolwiek obliczeń. Ale to wyjaśnię na końcu. Teraz zrobię tak, jak prawdopodobnie większość uczniów. Podnoszę do kwadratu tą różnicę, korzystając z tego wzoru skróconego mnożenia. Mamy tutaj różnicę pierwszej i drugiej liczby. I jak podniesiemy tą różnicę do kwadratu, to dostajemy pierwszą liczbę do kwadratu minus podwojony iloczyn pierwszej i drugiej liczby. Dodać druga liczba do kwadratu. Po zastosowaniu tego wzoru dostajemy takie wyrażenie. No i teraz widzę, że 2 do kwadratu to 4, 2 razy 2 razy 3 to będzie 12, natomiast 3 pierwiastki z 2 w nawiasie do kwadratu to będzie 9 razy 2, czyli 18. Jeszcze wystarczy dodać 4 i 18 i dostajemy wynik z punktu D. To teraz pokażę, jak wskazać prawidłowy wynik bez wykonywania obliczeń. Pierwszy fakt, z którego korzystam, to ten, że jak podnoszę dowolną liczbę rzeczywistą do kwadratu, to nie mogę otrzymać wyniku ujemnego. To oznacza, że zarówno A, jak i C odpada. To nie mogą być te odpowiedzi. I drugi fakt, no, wystarczy cokolwiek wiedzieć na temat podnoszenia do kwadratu, różnicy albo sumy, to wszystko jedno. Wiemy, że gdzieś tam w środku występuje podwojony iloczyn tych dwóch liczb. To oznacza tylko jedno: pierwiastek pozostaje. Ten pierwiastek nie może zniknąć. W punkcie B mam odpowiedź bez pierwiastka, zatem ona również się nie nadaje. No i widzimy, że pozostaje tylko odpowiedź D.